Dziękuję bardzo. Radni Przemyśla zgodzili się na odwołanie Grażyny Stojak ze stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opinia rady była niezbędna, bo Stojak ma mandat radnej. Jej odwołania chce wojewoda podkarpacki. Grażyna Stojak odpowiada za zabytki w województwie od 2008 roku. Do stycznia była członkiem klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Stwierdzam, że jest obecnych 15 radnych, czyli że jest wymagane kworum. W ostatniej chwili na sesji pojawił się jeszcze jeden radny, obradowało więc o 4 radnych więcej niż potrzeba do skutecznego podjęcia uchwały. W imieniu radnych SLD stanowisko w sprawie wniosku wojewody przedstawił radny Ryszard Kulej. Do radnych prezydenckiego klubu i PiS apelował o solidarność z koleżanką radną wzorem poprzednich lat. Pod tym względem byliśmy niezłomni i wiarygodni. Można było w sumie na siebie wzajemnie liczyć. Dzisiaj robimy wyłom i oby nie stało się to precedensem. Ryszard Kulej argumentował, że wszyscy radni pracują wspólnie dla dobra miasta i w jego odczuciu powinni na bok odsuwać wielką politykę, nie przenosząc jej na salę posiedzeń. Ten quasi-immunitet, który nas w jakiś sposób chroni, właśnie działa w ten sposób, aby radnemu nie działa się krzywda gdzieś tam w jego pracy zawodowej. Tak odpowiadał na te apele i argumenty radny PiS Maciej Karasiński. Jest to dla mnie kuriozum, używając pana sformułowań, że radni, zasłaniając się immunitetem i koleżeństwem w Radzie, bez względu na to, w jakiej sytuacji bronią w cudzysłowie radnego przed rozwiązaniem stosunku pracy. Radny przypomniał też, że Rada zgodnie z intencją ustawodawcy może się podjąć ochrony radnego, nie wyrażając zgody na jego odwołanie, tylko w szczególnych sytuacjach. Kiedy konflikt między pracodawcą a pracownikiem ma charakter na przykład korupcjogenny, ewentualnie przestępczy. Jeżeli pracodawca w stosunku do swojego pracownika tego typu działania podejmuje, albo chce go ukarać za to, że w czasie sesji Rady Miejskiej albo pełniąc funkcję czy mandat radnego podjął działania, które w jakiś sposób nie podobają się pracodawcy. W dyskusji o uprawnieniach radnych w tym zakresie głos zabrała także przewodnicząca Rady. To jest patologia, rzeczywiście to jest archaiczny, zupełnie niepotrzebny przepis. Radni prezydenckiego klubu Porozumienie dla Przemyśla przypominali, że wniosek wojewody nie jest czymś niezwykłym w takiej sytuacji, bo zmienił się rząd, a wojewoda reprezentuje go w terenie. Ma prawo sobie powoływać pracownika takiego, jakiego sobie życzy, do współpracy na rzecz dobra województwa i poszczególnych samorządów. W trakcie dyskusji wielokrotnie pojawiał się też argument, że radna decyzją rady nie zostanie pozbawiona zatrudnienia. Pani konserwator została odwołana ze stanowiska, natomiast nie traci pracy. Wraca na swoje miejsce, poprzednie prace w Muzeum Narodowym. Radna Grażyna Stojak jest na zwolnieniu lekarskim. Dziś nie chciała komentować decyzji rady. Tydzień temu przed głosowaniem opuściła salę obrad z radnymi PO i SLD, którzy komentowali, że to protest przeciwko zawłaszczaniu stanowisk przez PiS. Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi Grażynę Stojak na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków. W tym miejscu.